Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Wiedźmin 1, edycja rozszerzona, dodatkowe przygody, przygoda Wiedźmin Kołaj. Moi drodzy, co to była za walka w poprzednim odcinku? Diabolo był potężną istotą, no ale na szczęście nasz Wiedźmin jakoś sobie z nim poradził. Między odcinkami tutaj, jak widzicie, trochę naważyłem sobie eliksirów, bo mogą mi się przydać. Ja teraz wprawdzie nie używam, ale petardy mam. Tutaj mam sporo jakichś ksiąg. Tę księgę już przeczytałem. Tutaj ja przy sobie ustawnie mam czartowskie zioła. Choć jest duchem powietrznym, bierze na się ciało obłudne, czego mu przyrodzenie nie dało. Czyni wielkie posługi, kto go o to prosi, że on cudzej spiżarnie do niego przynosi. Ja też taj właśnie czynię, ale gdy wiem komu, wybrawszy mu z komory, zaniosę do domu. Choćby strzeg nie ustrzeże, którędy ja łażę, a jeszcze paraliżem kogo chcę zarażę. Umiem oczy zaślepić, choroby nabawić, połamać go, pokrzywić i zaś go naprawić, głupim człowieka uczynić, zawrócić. A bardzo mocno język łamie, więc jak ktoś chce, to nie wczyta. Tutaj już wszystko przeczytałem, nie wiem, czy te księgi mi się przydadzą, czy nie. Moi drodzy, mamy Glade, to jest najważniejsza informacja z poprzedniego odcinka. No i wchodzimy do szpitala, mamy tutaj strażnika, któremu możemy już Glade pokazać. Je Glade? Mam Glade, przepuśćcie. Czwarta ma, już miał pałą przyłożyć. Mnie? Chcieliście podnieść rękę na Wiedźmina? Wiedźmak, nie Wiedźmak. Mordę szpetną macie, to i przyłożyć nie zaszkodzi. Już nie przeszkadzam. Dobra, moi drodzy, i wejście do szpitala jest zaliczone, więc wejdźmy do tego szpitala. Zobaczymy, co tutaj nam przyniesie Wiedźmin. Scenka. Co? Ja? Odmieniec! A wąt mi stąd, paskudo! Ja tylko... Morda w kubeł! Impertynencie jeden! Sio! Żebym cię tu więcej nie widziała! Jaka wielka baba! Co to za baba? Dylan? Nie przeszkadzaj, Geralt, jestem zajęty. No to nie przeszkadzam. Dobra. Krystyna. Geralt, to ty? Pani Krystyna? Co pani tu robi? Myślałem, że ciągle uczy pani w szkółce świątynnej Wylander. Już od dawna tam nie uczę. A ty mi lepiej powiedz, jaki jest pierwiastek 8 stopnia z 312. Nie wiem, pani profesor. To podaj chociaż liczbę Sekcio Aurela z dokładnością do 23 miejsca po przecinku. Nie wiem. I chyba nigdy nie wiedziałem. Jak to? Zupełny brak lekceważenia szacunku. Ale... Milcz, jak do mnie mówisz. Ale co panią przywiodło do Wiedźmy? Słyszałeś może o dokonaniach alchemika Kalksteina? To jednak coś mu się kiedyś udało? A jakże? Wraz z alchemikiem Garfalamelem stworzył środek na potencję. Dokonał tego robiąc tabletki z takich niebieskich pokrak. Jak one się nazywały? Smarki? Jakoś tak. Dość ciekawe. Powiem mnie skrowi, może wreszcie przestanie zrzędzić. A wracając do Kalksteina, to nie dość, że posiada on ponadprzeciętną inteligencję, to jest także taki uroczy. Widziałem go swego czasu w Oxenfurcie. Cóż, mówił, że miłość jest ślepa. Z miłością jest matematyką. Matematyka jest delikatnym kwiatem, który nie wyrośnie na każdej glebie, a jak już zakwitnie, to właśnie nie wiadomo kiedy. Lepiej bym tego nie ujął, pani profesor. Geralt. Co ty robiłeś przez te wszystkie lata? Tyle wiosen minęło od naszego ostatniego spotkania. Zostałeś może fizykiem? Obiecałeś mi złożyć stosowne pergaminy na katedrę fizyki magicyzowanej. Pamiętasz? Ale wyszło inaczej. Zająłem się innymi sprawami. Toż zupełny brak lekceważenia szacunku. Zupełny. Przepraszam, pani profesor. W ramach rekompensaty spełnię jakąś pani prośbę. Postaraj się znaleźć Kalksteina i przyprowadź go do mnie. Chciałbym poznać go bliżej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Będę tu czekała, Geralt. Okej, Krystyna, piękny umysł. Proszę zapytać Kalksteina. Kalkstein, proszę, smerfy łapał. Smerfy i robił tabletki na potencję. Pat. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Napijmy się. Kukuryku! Nieźle jak na początek. Oj, Geralt, byś się nie upił. Muuu.
Może za którymś razem przemówisz ludzkim głosem. Poddaję się. Poddajesz? Daj mi spokój, Wiedźminie. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. Ci wszyscy mili ludzie są tutaj, żeby ci pomóc. Pomóc? Sam się w to pakowałem. Sam? Poznałeś się na swoim szaleństwie? Nie, ale gdy masz do wyboru szafot, albo wystrzeloną z gęstych krzaków strzałę z kojatel, i wszystko jasne, rekrucie. Nie wydasz mnie, prawda? Nie, nie po to tu jestem. Nie, nawet mi cię nie szkoda. I tak nie nadaje się na żołnierza. Czy mógłbyś mi pomóc? To zależy. Muszę stąd wyjść. Albo tu wrócisz, albo cię zamkną, osądzą i powieszą za uchylanie się od służby. Nie, poradzę sobie. Znam ludzi, którzy pomogą mi wydostać się z miasta za odpowiednią opłatą. Skoro tak twierdzisz, mógłbyś coś wymyślić? Będę ci dogodnie wdzięczny. Nowy poziom, super. Jakieś zadanie? Nie. Ucieczka z Los Lebiodas. Nie umarło, co spoczywać całe wieki może. No może i tak. Dziadek Innocenty! Proszę, jaki dziadek. Proszę, dziadek, ale ty jesteś... Raduj się, dobry człowieku. Tań ze mną, jestem Innocenty. Czego się cieszysz, dziadku? To ty nie wiesz? Mały chłopiec pokonał Czarnego Pana. Nie słyszałem o tym wydarzeniu. Chłopcu pozostała tylko mała blizna. Nie słucham plotek. Poderwij se nogi do tańca, śpiewaj razem ze mną. Melitele tańczy, tańczy, tańczy. Miłej zabawy. Żegnaj. No proszę, jakie mamy nawiązania. Tu Harry Potter. Tu Harry Potter. Tam po prostu smerfy. No, kto by się spodziewał. Dzień pełen niespodzianek. Pacjent. Przedobyłbym matkę za ziemniaczki z omastą. Serio, za ziemniaki matkę. No stary, o. Tutaj coś mamy. No się tanio cenisz, tanio cenisz matkę. Jak można? Jakim w ogóle ty człowiekiem jesteś? Żeby tak do tego podchodzić? No gościu, nie podobasz mi się. Krystyna, Pat, to my gadaliśmy. Kosz z bielizną, pielęgniarki są. Jest i Dylan. Nic dziwnego, że cię tu zamknęli. Mnie nie zamknęli! O! Sioc! No już odejdź! Słyszę o tam i tam i o i o tu też! A tu pewnie masz guza, jak siostra przełożona strzeliła cię łyżką. Ojciec wielebny powiedział mi o tobie, Wiedźminie. Mówił, że przyjdziesz tutaj zamiast niego. Skoro tak, na pewno zdradził też moje imię. Oczywiście, nazywasz się Lambert. Zatem przybywasz, by mi pomóc? Opowiedz mi o ojcu wielebnym. Przecież to on cię przysłał, prawda? Tak. Zatem wiesz wszystko. Nie będziemy rozmawiać na jego temat. Zatem przybywa, żeby mi pomóc? Dobra. Opowiedz mi o ojcu wielebnym. Dobra, czekaj, tak. Ja to zapiszę, bo gdyby jednak, że jednak powinna być opcja dialogowa, tak, a ja zaraz mu powiem, nie, ej, wracaj tu. Na odbit. Zatem przybywa, żeby mi pomóc? Ojcu, tak, nie. Co? Zatem skąd to mnie wiesz? Pracujesz dla nich? Tak? Zejdź mi z oczu. Zatem przybyłaś, by mi pomóc? Aha, dobra, czyli ta opcja się nie liczy. Jak mogę ci pomóc? Teraz? Słyszysz to? Słyszysz? O tam! Skup się. Tak, skupić. Specjał, Wiedźminie. Zajrzeć poza czas. Potrzebuję specjału. A jeszcze, że ja nie nazywam się Geralt. Masz dla mnie specjał? Jeszcze nie. Zatem pośpiesz się. Ej, no wczytamy. Ja powiem mu, że ja nie jestem Geralt. Zobaczymy, co to będzie za quest. No bo w sumie chciałbym wykorzystać wszystkie opcje dialogowe, co się będę ograniczał do jednej. Ty, chodź tutaj, Maudbit. Chodź. Ej! Idę do ciebie, poczekaj na mnie. Geralt się nazywam. To jakaś gra? Próba, której podejmiesz jest wielebny? Nie dam się to wciągnąć, Wiedźminie. Ostrzegam cię. Ej, czekaj. Przybywasz, żeby mi pomóc. Dobra, jak mogę ci pomóc. Teraz słyszysz o tam. Dobra, to wiemy, moi drodzy, to wiemy, to ja już nie będę tego powielał. Pacjenci, Dylan, Innocenty, pielęgniarki, o, pielęgniareczki. Specjał, pacjent, coś co, nie, pielęgniarka nie. Helga tam jeszcze jest, Ores jeszcze tutaj jest, kot z bielizną, Ario tam jest. Pójdziemy do wszystkich, ale Geralt mógł być wytrzeźwiec z łaski swej. Z bielizną, rękawiczki, to może którejś się przyda. Dobra, tutaj co jest? Tutaj jest, jakby nic tutaj nie jest.
Piękna wanna. Kto ty jesteś? Arroyo. Ty jesteś Skojatel. Dzień dobry pana. Witaj, twój akcent sugeruje, że nie jesteś stąd. Prawda to? Spędziłem prawie całe życie w krypcie. Dopiero trzeci raz z niej wyszedłem. Staram się uczyć waszej mowy. Nie najgorzej ci idzie. Czemu mieszkałeś w krypcie? Rodziciele moi tak żyli. Urodziłem się tam. I tak już zostało. Nie, rozumiem. Nie sądziłem, że możliwe jest takie życie. Zdobywanie wiktu przy odziewku. Jak dajecie radę? Ano, bo to duża krypta jest. Aha, a gdzie się znajduje? Opodal wybrzeża, słońca zachodzącego. Daleko to, zwłaszcza dla niedoświadczonego wędrowca. Nie jest tak niedobrze. Nie pierwszy raz to wyszedłem z krypty, by wędrować. Trzeci to raz już, ale jakoś nie mogę pozbyć się wrażenia, że świat się jakoś skurczył. Cóż, ostatnimi laty chyba wszyscy nosimy takie wrażenie. Doprawdy? A powiedz jeszcze, że tutejsze góle są wyjątkowo nachalne. Gdzie nie pójść, tam gól. Nawet wolę te nasze, kryptowe góle. Choć szpetniejsze są niż tutejsze. Dla mnie wszystkie góle są takie same. Ale to prawda, że kiedyś te góle były jakieś tak bardziej nieśmiałe. Teraz ciągle pchają się pod miecz. Można się zmęczyć samym ścieraniem ich juchy z ostrza. Zabijasz góle, panie? Góle, utopce, wąpierze, nietoperze. Taki za mój zawód. Pana, z nieba na mnie spadasz. Jeden gól zeżarł mój magiczny talizman. Ledwie co uszedł życiem. Przeleżałem w gorączce wiele dni. Próbowałem pomóc u władz, ale jakżem zaczął opowiadać o talizmanie, tylko dostałem pałą w łeb i obudziłem się tutaj. Cóż takiego im powiedziałeś? Pan wybaczy, ja wciąż mam górze od tej pały. Strach mi opowiadać, jeszcze i od pana oberwę. Nie obawiaj się, jestem wiedźminem, ale kulturalnym. Wiesz czym? Wiedźminem. Gdzie napadł ci ten gól? Znaczy, to ja go napadłem, pod bramą do handlowej. Zaatakowałeś gula? Tak sam z siebie? No. Powiedzmy, że przez to pewien uraz dzieciństwa. Jak je widzę, to od razu otwiera mi się widele z kieszeni. Pomożesz mi? Gul zeżar coś moje monety. Weź jako nagrodę. Mówi się nóż, nie widelec. Pomogę ci z tym. Jak wyglądał ten talizman? Zwyczajnie. Zielony klejnot na sznurze. Idę więc. A, zapomniałbym. Jak cię zwą? Arroyo. A ty? Geralt z Rivii. Bywaj. Co to za jęki jakiś w tym szpitalu? O Jezu. Talizman, ale tych zadań się narobiło pobocznych, moi drodzy. Tutaj jeszcze Helga, ale z Helgą sobie na koniec pogadamy. Coś czuję, że z tą Helgą to nie będzie tak prosto. Jest i Ores. Geralt bokiem. Właśnie, szybciej. Ores. Ejże, chodź za tu. Do mnie mówisz? A widzisz tu kogoś w pobliżu jeszcze? O co chodzi? Nosicie dwa miecze. To jest to znak, żeście wiedźmak. Trafnie odgadliście. Babka gadała, że wiedźmaki chutliwe są. Co w związku z tym? Mam dla ciebie prezent. Cukierasek. Smakowy. Weź. Daj mi cukierka. Trzymaj. Pyszniutki. Specjalnie dla dorodnego wiedźmaka. Jakiś dziwny. Bo to cukierek ze stonki. To duża musiała być ta stonka. Nie gadaj tyle. Tylko jedz. No, to na zdrowie. Nie chcielibyśmy tego widzieć. Geralt właśnie przeżył niezapomniany swój raz. Strzyki i skonki polegają się na święta. Moi drodzy. Przeczytamy. Gilen, Haldis, Karczmasz. Możecie sobie przeczytać to spokojnie. Ores. Ores to jeden z pacjentów szpitala psychiatrycznego. Potrząsnął mnie cukierkiem. Nie wiem, co było później, ale strasznie boli mnie tyłek, a Ores gdzieś zniknął. No cóż, taka przygoda Wiedźmina, no cóż, no nie jest zbyt przyjemne, nie ukrywajmy, no ale co, trzeba wszystko tutaj jakby odkryć, nie? Helga, co jeszcze robisz, wychodź z mojego szpitala, no to moment się wyjdzie, jeszcze tutaj kufer, boczkiem, Geralt, wężykiem, i na drugą nóżkę. I tak, i dotarłeś do kufra. Co tutaj mamy? Aha, nic specjalnego. Dobra, moi drodzy. W takim razie szpital mamy ogarnięty. Cały, bo już chyba więcej tutaj nie ma. Mamy trochę zadań w dzienniku. Tutaj są zadania. Piękny umysł. Kalksztajno, spotkanie z Krystyną.
Zanieś fistech Maudbidowi. O, mam fistech. Ucieczka z Los Lebioda. Z Dylanem na temat ucieczki pata. No to z Dylanem sobie pogadamy potem, a dajmy ten fistech jak już mamy. A potem jeszcze do Kalksztajna się udamy, żeby Kalksztajnowi po prostu też tutaj zaproponować miłe spotkanie, bo w sumie to mam nadzieję, że to będzie miłe dla Kalksztajna. Dla Wiedźmina nie było miłe, nie było. Nie było, naprawdę. O, i biegnie w Geralt. Gdzie ten koleś, Maudbit, jesteś, proszę. Czy masz dla mnie specjał? Tak. Dziękuję, Wiedźminie. Pytam, czy potrzebujesz pomocy. Cicho, słyszysz je? Słyszysz? Siakrę. Cicho, są tutaj, naprawdę nie słyszysz? Tuż pod nami, jesteś Wiedźminem, zrób coś, pozwoń się ich. Musiałby najpierw wyjść, czymkolwiek są, jeśli w ogóle są. Tak, racja. Potrzebny ci będzie dudnik. Co takiego? Dudnik jest wabi. Znam pewnego krasnoluda. Ten, który prawie skonstruował rusznicę. Ostatnio było o tym głośno. Tak, huk było słychać aż w dzielnicy handlowej. Ciszej! Gdy będziesz miał dudnik, idź w odosobne miejsce i zrób niego użytek. Wtedy porozmawiamy. Teraz odejdź, zanim nas tu znajdą. Wyjdą. Dudnik. Zrobił dla mnie dudnik. Kardana. Debian Kardan. Dobra, Debian Kardan. Moi drodzy, specjał zakończone. Super. Kolejny poziom. Moi drodzy, spotkamy się, jak ja będę z Kalksztajnem gadał, więc do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, jestem w karczmie, a w karczmie jest Kalksztajn. No proszę. O, weźmy Geralt, co za spotkanie. Witaj, Kalksztajn. Co cię sprowadza do mistrza kudłacza? Cóż, jest sprawa. Spotkałem pewną matematyczkę, Krystynę. Chciałaby ona zawrzeć z tobą bliższą znajomość. Czy to jest ta sławna Krystyna, którą wyrzucili z czwartego konwentu Orenfurtskiego po tym, gdy rozebrała się na znak protestu? Protestu przeciw czemu? Wzorowała sobie, że prorok Lebioda był kobietą. W czasie dysputy na temat wyższości abstrahowanych całek, potrójnie hiperbolicznych nad szczególną teorią macierzy interpolowanych pierwiastkiem sześciennym, Krystyna wstała, rzuciła ubranie i wrzasnęła. Prorok Lebioda była kobietą! Chyba nie muszę ci mówić, jaka była reakcja uczonych. Co było dalej? Dolegaj, kiedy tylko przestał i rechotać, zapytał, może Hengenheit również był kobietą? Zala ponownie wybuchła śmiechem. Poczułem się wtedy na siłach, wstałem i krzyknąłem, a może Militele też była kobietą? Zala całkowicie ją ucichła. To było gorsze od jakiegokolwiek śmiechu. Widzę, że nie masz najlepszych wspomnień dotyczących pani Krystynny. Ależ prąd przeciwnie, to była najpiękniejsza kobieta, jaką widziałem nago. Po prawdzie, to jedyna kobieta, jaką widziałem nago. Było to zdecydowanie najpiękniejszy widok od tych wszystkich rycin, jakie widuje się w księgach uczących o tych sprawach. A jakie to książki czytałeś? Kama Sutre, Redanki w łóżku i kilka innych inspirujących dzieł. O, jak już jesteśmy w tym temacie, usłyszałem, że wraz z Garfamelem opracowałeś środek na potencję. Tak, ale to był pomysł Garfamella. Natura niestety poskąpiła mu tak zwanej siły męskiej. Poszukiwał on dane krasnoludzkie księgi w poszukiwaniu rady, i tak znalazł recepturę na eliksir ze smarków. Udało nam się pochwycić te małe stworzonka i przerobić na środek na potencję. Przydajesz to? Geralt, przecież jesteś Wiedźminem. Wy nie macie problemu z krążeniem. Nigdy nie będziesz tego potrzebował. Zresztą, interes nam się nie kręci. Od kilku lat Kadweńczycy produkują tańszą podróbkę. Ludzie to kupują, a potem robi im się gąbka z mózgu. Cóż, tak to jest, gdy zwraca się uwagę tylko na cenę. Wracając do tematu Krystynny. Po incydencie na zjeździe matematyków zamknięto ją w wariatkowie. Czy nadal tam siedzi? Właśnie tam musisz się udać. To obecnie nie jest łatwe. Geralt, jestem alchemikiem. Wykonuję dla szpitala dekokty psychotropowe. Mogę wchodzić tam w każdej chwili. W takim razie bywaj. Ty, a Łamignat? Spadaj. No to spadam. Ty, spotkałem kogoś. By ci się przydało. Dobra, moi drodzy. Kolejne zadanko wykonane. I jeszcze jedno dzisiaj zrobimy. Dudnik, nie? Kardana, żeby zrobił dla mnie dudnik. Albo ta... Muszę zabić gula przy bramie do wyzimi handlowej. O, do gula. No i moi drodzy, docieramy do domu Debiana Kardana. Tutaj powinienem mieć dudnik. No i jeszcze poszedłbym w nocy, Debianie. Tak. Przysyła mnie Maudbit. A kto? A, żeby cię szlak trafił. Następny wariat. Nie wariat. Czyli go znasz? Tak, ciągle tu przyłaził i dupę zawracał. Biedny był jak na księcia. Niewypłacalny znaczy się. Tym razem chyba ja będę musiał za niego zapłacić. No, to miła odmiana. Czego tym razem chcę? Ostatnio miała być taka giętka zbroja. Co to? Dudnik. Wiesz co to? A wiem. To też chciał. Mam jeden. Gotowy. Jestem gotów go odstąpić za jedyne 3000 orenów. Chyba oszalałeś. To nie ja nająłem się za chłopca na posyłki u czubka. Nie mam tylu pieniędzy. Jest jakiś inny sposób?
Może. Jest pewna krasnoludka. Fedora Kroan. Jestem Wiedźminem. Mogę pomóc, jeśli masz napięku z jakimś potworem, ale... Co? Koleżeńska przysługa to za dużo? No to płać. Dobrze już, o co chodzi. Że tak powiem, wstyd mi się oświadczyć. Ale ty to byś mógł to zrobić w moim imieniu, a wtedy dudnik będzie twój. Zrobię co w mojej mocy, ale nic nie obiecuję. Krystyna. Krystyna, a teraz krasnoludka. No proszę, same historie miłosne, gdzie ty jesteś? Fedora Kran, tutaj jest. Piękny krasnolud, krasnolud kobieta. O, Wiedźmin! Przybyłem w imieniu Debiana. A czegoż to ode mnie możesz chcieć? Właściwie, to on chce twojej ręki. To dobre, że ten osobnik ośmiela się o mnie oświadczać, choć nigdy nie dał mi choć drobnego upominku, nawet mojego flakonika perfum. Dobra, rozumiem aluzję. Wrócę wkrótce. Perfumy. Zdobyć perfumy. Jak zdobyć perfumy? Gdzie zdobyć perfumy? Ja nie mam flakonika perfum. Ty, dobra. Rozumiem aluzję, ale perfumy zdobyć, to gdzie ja mogę perfumy zdobyć? Dobiana. Albo Kalkstein. Kalkstein może mieć perfumy. Ty, Debian. Chodź tu, musimy pogadać. Perfumy. Tak? Pokaż mi swoje towary. Dobra, moi drodzy. Ja poszukam perfum. A spotkamy się, jak ja już je znajdę. Także do zobaczenia za chwilę. No i moi drodzy, muszę powiedzieć, że odkryłem, gdzie znaleźć perfumy. One są w karczmie. Musimy porozmawiać z Kalksteinem. Ale dzięki czemu też dowiemy się więcej. Na szczęście Kalkstein tutaj przybywa. O, Wiedźmin Geralt, co za spotkanie. Witaj Kalkstein, właśnie. Czy znasz może przepis na jakieś perfumy? Czy ty próbujesz mnie obrazić? Cóż, myślałem, że może... Oczywiście, że znam przepis na perfumy. Setki przepisów na pachnidła o woniach, których nigdy nawet nie czułeś. Spokojnie, nie unoś się tak. Potrzebuję czegoś, co mógłbym zrobić samodzielnie. Samodzielnie? Użyj składników zawierających jedną uncję anteru, jedną uncję witrolu i jedną uncję quebrit. W roli bazy sprawdzi się każdy mocny alkohol. To, co ci wyjdzie, powinno mieć znośny zapach. Jesteś nieoceniony. Dziękuję. I tylko czy ja mam mocny alkohol? Nie, nie mam mocnego alkoholu. Dobrze, że spojrzałem, bym poszedł i bym wyszedł jak zabocki na mydle. Siemano, karczmarzu. Czym ugościć? Czym ugościć? Ja nie chcę ugościć. Ja potrzebuję spirytus krasnoludzki. Tak jest. 6 flaszek. Kupę hajsu mnie to kosztowało, natomiast mam dużo hajsu, a nie mam co z nim robić, więc... To zrobimy. Na pewno musimy uważać te perfumy, więc po pierwsze do nocy, no i przy okazji w nocy też możemy sobie na spokojnie dorwać tego gula przy bramie handlowej. Więc najpierw alchemia i zróbmy perfumy. Proszę, dziękuję. No i pięknie, doświadczenie jest, reszcie mi nie potrzeba. Na pewno Geralt jeszcze musi talenty wydać. Kolejny srebrny, co tu mamy? Pancerz, odporność na powalenie, obrażenia plus 30, to mało mnie to obchodzi. Zręczność, anak, unik, parowanie, odporność na oślepienie. Dawaj, dawaj to. No i 3 brązowe. Tutaj trzeba dzieje we wszystko, obrażenia pod wpływem podpalenia, przeciwnik to rzadko będzie. Oślepiony też rzadko będzie, to jest full. Silny niech będzie, cięcie, prawicę. I czy... A tutaj możemy jeszcze Igni jakoś roz... tego? Możemy. Uczeń. Dobrze. Super. Geralt do nocy. Niech będzie późna noc. Pójdziemy, ogarniemy szybko temat. No bo nie ukrywam, że trzeba to ogarnąć. Mam nadzieję, że tutaj nic nie skoczy. Kiedyś skoczyło i musiałem uciekać. Chodźmy szybko. Mamy perfumy zrobione. Tą babkę... Tą babkę, która jest krasnoludem, zostaniemy pewnie u niej w domu. A mnie bardziej interesuje zaniedbane domostwo. Nie wiem, gdzie ona mieszka w ogóle, więc to też trzeba gdzieś jakoś przejść. Dom. I musimy jeszcze pokonać w tym odcinku. Nie chcę, żeby ten odcinek był też długi. Więc tylko odwiedzimy krasnoludkę, dom Debiana, dom Fedory. Fedora odwiedzimy i potem przy tam bramie też powinien się pokazać ghoul. Więc to też bym zrobił. Gdzie tu jest Fedora? Jest Fedora. O, Wiedźmin! Tak, proszę, masz tutaj, gdzie ten perfum? Perfumy. Wspaniale, dziękuję. Czemuż to zawdzięczam ten podarek? To od Debiana. Debiana? No proszę, w życiu bym się nie spodziewała. Może rzeczywiście powinnam spojrzeć na niego łaskawym okiem? Czy to znaczy, że przyjmujesz jego świadczyny? To miły krasnolud, choć nie jest oderwany od rzeczywistości. Dobrze przyjmuję, choć nie znaczy to jeszcze, że powiem tak, gdy nadejdzie czas złożenia ślubów. Oczywiście, bywaj. Dziękuję, moja droga.
Moja droga Fedoro, cóż, przyczyniłem się do wzrostu populacji krasnoludów. Cieszy mnie to. Teraz odebiana i załatwiamy tego... tego gula. No i to będzie na tyle, bo też jest noc, nie chciałbym przedłużać. Moi drodzy, gdzie jest Debian? Debianie, mam dobrą wiadomość. Słuchałem cię. Tak. Fedora przyjęła oświadczyny. Jestem ci zgodnie wdzięczny, Wiedźminie. Powiedz, jak mogę... Dudnik, Kardan, Dudnik. Dudnik, ach, niech nie. Tam już, masz, niech ci służy. Cokolwiek zamierzasz z nim zrobić. Bywaj. Dobra, Dudnik oczywiście, na cmentarz i użyć Dudnika. Na cmentarz pójdziemy w przyszłym odcinku, jak ja się prześpię do rana, nie? Bo na pewno nie będę nocą robił Dudnika. Proszę, prawie kolejny poziom mamy. Może ten... Kurwi. No jest gul. To jest, Geralt. Nie ten miecz. Dawaj go. Tak jest. Ciśnij go. Poszło doświadczenie, pięknie. To ten gul? Proszę, kapsel i talizman. Kapsel? Pięknie, powinienem oddać talizman Arioyowi. Dobrze, moi drodzy, ale to zobaczycie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę, subskrypcja, miły komentarz. Mi będzie bardzo miło z tego powodu. Do zobaczenia. Hej!